Pod koniec września zostanie oddany do użytku kompleks sportowy w Przyborowie. Bardzo duży zakres prac przewidzieliście w tym roku. Zakres prac na tej inwestycji jest spory. Zresztą no, zależy nam na tym, aby w tej miejscowości również powstał kompleks rekreacyjno-sportowy, który będzie służył nie tylko zawodnikom klubu sportowego w Przyborowie, ale również wszystkim mieszkańcom i uczniom z tej miejscowości. Akurat dobrze się składa, bo dysponujemy tutaj dość dużą działką, która kilka lat temu została przekazana przez wspólnotę gruntową w miejscowości Przyborów dla potrzeb realizacji tej inwestycji. I możemy tutaj zaplanować różne funkcje. W związku z realizowaną inwestycją powstaje boisko wielofunkcyjne z poliuretanu, z funkcją do gry w piłkę koszykową, siatkową, piłkę ręczną, z funkcją również kortu tenisowego. Powstaje plac zabaw, budowane są ciągi piesze, parking i teren zostanie kompleksowo ogrodzony. No i oczywiście powstanie trybuna dla kibiców na 200 miejsc siedzących. Oczywiście to nie koniec pracy na tym obiekcie. Zgodnie z życzeniami młodzieży z miejscowości Przyborów zastanawiamy się nad lokalizacją tutaj właśnie urządzeń do skateparku, bo jest takie zapotrzebowanie, a dysponujemy terenem. I zyskujemy dzięki tej inwestycji jedna, a mianowicie duży teren pod organizację ewentualnych imprez i festynów, które również tutaj w Przyborowie w przyszłych latach będą mogły się odbywać.